Głos rozsądku, bo oczywiście natychmiast wylało się całe wiadro gdzieś tam krytyki na Biedronkę, a nikt nie patrzył na to, że wiele osób, tak jak pani, no, szuka tu jednak miejsca do parkowania po to, żeby zrobić zakupy. Jak pani ocenia to nowe rozwiązanie? Nie uważam, że jest bardzo dobre, ponieważ przynajmniej teraz jest w ciągu dnia możliwość stanąć prawie pod samymi drzwiami nawet. Nie ma problemu ze znalezieniem miejsca, nawet większym samochodem jest po prostu miejsce, gdzie zaparkować. Nie trzeba jeździć rowerem czy stawać gdzieś dalej. Wcześniej często były takie sytuacje, że klienci Biedronki nie mieli gdzie parkować? Tak, bardzo często. Nawet ja nieraz po prostu odjeżdżałam i przyjeżdżałam dopiero wieczór, bo no nie było gdzie stanąć, nie było w tych godzinach szczytów, w ciągu dnia nawet, nie było po prostu miejsca. Zawsze od samego rana do praktycznie do godziny piątej był parking pełny.